pod lupę dzisiaj weźmiemy żywokost. Moim zdaniem jest to roślina bardzo dekoracyjna, ale również lecznicza. Ja nie mam jej w swoim ogrodzie, ale możemy ją spotkać na rowach, możemy spotkać ją w jakichś takich bagnistych terenach, na wilgotnych łąkach. Słyszałam, że jeśli jest w ogrodach, to osoby, które ją mają, chcą się jej pozbyć z tego względu, że jest taką rośliną bardzo inwazyjną, ale ja nie mogę Wam powiedzieć tego ze swojego doświadczenia, więc mówię tylko to, co słyszałam. Żywokost to cenne źródło leczniczych substancji. Zawiera około 15% śluzu, związków śluzowych. Pozostałe składniki to alantoina, garbniki, kwasy wielofenolowe, skrobia, asparagina, olejki eteryczne, sole mineralne. Bardzo dużo zawierają krzemu. Żywokost zawiera bardzo dużo krzemu. Jeśli jesteśmy przy substancjach, jakie zawiera żywokost, to zawiera również silnie trującą substancję, która uszkadza wątrobę i nawet wykazuje działanie rakotwórcze. Są to alkaloidy pirolizydowe, tutaj sobie musiałam przeczytać. W związku z tym preparaty na bazie żywokostu nie powinny być przyjmowane doustnie, a jedynie aplikowane na skórę. Chociaż ja wiem, że sprzedawane są liście suszone żywokostu, ale one nie zawierają tej substancji, a jeśli ją zawierają, to w takiej bardzo nikłej części. Ja na tą roślinę wpadłam bardzo dawno temu, kiedy zaczęła mnie boleć ręka i szukałam roślin, które mogą mi pomóc na stawy. I właśnie wpadłam na żywokost. Jeśli zastanawiacie się teraz, co ja robię, to przelałam właśnie nalewkę, którą zrobiłam z korzenia żywokostu. Ja już jej wcześniej używałam, niemniej jednak nie miałam czasu przelać jej i dopiero teraz właśnie zrobiłam to. Jak robi się taką nalewkę z żywokostu, którą stosujemy zewnętrznie, macie na moim kanale i ja w opisie filmu wrzucę link do tego filmu. Także nalewkę robi się bardzo prosto. Można również robić maści i ja na jesieni zrobię taką maść z żywokostu, jak tylko będę miała korzeń. Ja mogę ze swojej strony zapewnić tylko, że ta nalewka jest świetna. Wpływa po prostu zbawiennie na stawy i kości. Miałam taki ból ręki, że łzy mi same leciały. Smarowałam przez tydzień i po prostu przeszło, odeszło i zapomniałam. Żywokost, jak sama nazwa wskazuje, żywe kości. Ożywia kości. Stosowany jest na dolegliwości mięśniowo-stawowe. Możemy z korzenia żywokostu robić oleje, maści, właśnie nalewki i smarujemy sobie po prostu rękę. Ja tak robiłam wcześniej i pomaga. Pomaga w przypadku reumatoidalnym zapaleniu stawów, zmianach zwyrodnieniowych, kontuzjach różnego rodzaju, urazu stawów, mięśni, zwichnięcia, skręcenia. Również możemy smarować się taką nalewką, bądź użyć maści podczas rekonwalescencji, na przykład po złamaniach kości, bądź jakichkolwiek urazów. Ja uważam, że jest to złoty środek. Tak wygląda właśnie ta roślina. Ja sobie ją zerwałam. Nie miałam żadnych narzędzi, więc zerwałam tylko wierzchnią część. Korzenia mi się nie udało wyrwać. Maści, nalewki, oleje możemy sobie zrobić sami. A jeśli nie mamy dostępu do korzenia, korzenie można kupić na bazarkach, na przykład mają takie babcie w wiaderkach. Także jak dobrze poszukamy, to na pewno do domu wrócimy z korzeniem żywokostu. Ale jeśli nie mamy takiej możliwości, to możemy również w aptece zakupić takie preparaty. Maści ziołowe właśnie o działaniu takim uśmierzającym ból, rozgrzewającym, chłodzącym. Wiem, że są też żele, nalewki. A nawet możemy spotkać również suszony korzeń z żywokostu lekarskiego i wykorzystać go na przykład do kąpieli, do takiej kuracji odprężającej, przynoszącej ulgę w stanach napięcia mięśniowego, żylakach, wrzodach, a także przy różnego rodzaju dolegliwościach bólowych. A w doniczce tutaj jest żywokost, który
zasadziłam wcześniej, rok temu, i on sobie po prostu rośnie u mnie w doniczce. Koniecznie muszę znaleźć miejsce, żeby przesadzić go do ogrodu. Chociaż u mnie z tym miejscem w ogrodzie to już jest naprawdę bardzo ciężko. Dla mnie jest to bardzo cenna roślina z tego względu, że coś jest z tymi moimi stawami i ona, ta roślina mi pomaga. A w tym momencie mam syna, który zbił sobie strasznie prawą rękę na rowerze, uderzył tą częścią ręki najprawdopodobniej w ziemię i właśnie zastosuję teraz żywokost, czyli liście żywokostu zmiażdżę, przykryję mu właśnie tą prawą rączkę, która jest bardzo spuchnięta, zawiążę bandażem i tak zostanie na kilka godzin. I jest to naprawdę bardzo dobry sposób właśnie na pozbycie się opuchlizny, na pozbycie się bólu ogólnie. Oczywiście jeśli chodzi o przeciwwskazania, to jak zawsze moim zdaniem kobiety w ciąży karmiące piersią i również dzieci do 3 roku życia nie powinny stosować żywokostu. Moje zdanie jest takie, że po prostu nie ma badań na ten temat, nikt tego nie bada i dlatego każdy pisze tak, żeby zabezpieczyć się przed jakimiś nieprzyjemnościami. Ja jak tylko zdobędę korzeń żywokostu, tylko taką troszeczkę większą ilość, to postaram się Wam zrobić film na temat maści z żywokostu, jak zrobić maść z żywokostu. Ja tutaj młodemu zawiązuję rękę i położyłam wcześniej te takie zmiażdżone liście żywokostu z tego względu, że on ma tam bardzo duży obrzęk na tej rączce. A żywokost jest naprawdę idealny do tego, żeby wyciągnąć jakby i pozbyć się tego stanu takiego zapalnego tutaj z tej rączki. Nalewka, którą Wam wcześniej pokazywałam, znajduje swe zastosowanie również przy leczeniu reumatyzmu, dyskopatii, schorzeń kręgosłupa, stanów zapalnych ścięgien. Ja uważam, że jeśli ktoś ma problemy z zestawami, to naprawdę żywokost to jest po prostu roślina, która powinna być w ogrodzie, a na pewno w apteczce domowej nalewki i maści przygotowane na bazie tej rośliny. Wcześniej mówiłam Wam, wspominałam, że korzeń żywokostu możemy używać tylko i wyłącznie zewnętrznie. Natomiast liście żywokostu możemy użyć wewnętrznie. Zioła tego używa się na bolące gardło, zapalenie migdałków, jako środek wykrztuśny w czasie suchego kaszlu, zapalenia opłucnej czy zapalenia oskrzeli, ale ja nigdy nie stosowałam tego ziela wewnętrznie, więc tutaj nie mogę się na ten temat w ogóle wypowiadać. Mogę Wam jednak zaproponować kąpiele z świeżymi lub wysuszonymi liśćmi żywokostu. Jak zrobić taką kąpiel? Zapraszam do opisu filmu. Teraz serdecznie dziękuję. Jeśli macie problem ze stawami, to żywokost świetnie się nada jako pomoc w zwalczaniu tej dolegliwości. A teraz bardzo dziękuję i zapraszam na inne moje filmy. Zajrzyjcie koniecznie do opisu filmu.